Rybnicka Rada Miasta ma nowego przewodniczącego. Dotychczasowy szef rady, a zarazem były prezydent Rybnika Adam Fudali, nie został odwołany, ale sam podczas wczorajszej nadzwyczajnej sesji zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Wczorajsza nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rybnika została zwołana nie bez powodu. Grupa 13 radnych, w skład której wchodzą przedstawiciele Platformy Obywatelskiej oraz Bloku Samorządowego Rybnik, któremu szefuje Fudali, chciała odwołać Adama Fudalego ze stanowiska. Fudali ubiegł jednak radnych i zrezygnował sam. Zdałem sobie sprawę, że jest to coraz bardziej kiepski, że pora przerwać tą całą moją współpracę z miastem. Nie dramatyzuję, tak jest życie, do przodu, miasto jest najważniejsze. Myślę, że dobrze się stało. Dzieje się tak, że pan przewodniczący w tym ostatnim momencie, kiedy dochodzi do nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, na której chcieliśmy odwołać go z tej funkcji, zachowuje w pewnym sensie twarz. To jest bardzo ważne, bo myślę, że erozja jego autorytetu w Radzie Miasta postępowała w ostatnim czasie na przestrzeni 2 lat, bo to trzeba przyznać. Dobrze się stało, oceniam to pozytywnie. Mniej pozytywnie ocenia całą sytuację radny Andrzej Wojaczek, który do wczoraj pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Na wniosek radnych został odwołany ze stanowiska. Jest to dla mnie urągające. Ja nie przywiązałem się, jak pani widzi, do swojego krzesła, bo gdybym był tym w tej 13, na pewno byłbym przewodniczącym Rady Miasta, ale sumienie mam tylko jedne i mam swój charakter. Radni odwołali także drugiego wiceprzewodniczącego Rady, Jana Murę. Ten o porażce jednak mówić nie może. Po chwili awansował, został wybrany na nowego szefa Rady. Nigdy się nie czuję zdrajcą, czuję się samorządowcem. I nie ukrywam, że w moim klubie od drugiego dnia pana przewodniczącego na funkcji przewodniczącego, czyli pana Adama Fudalego, mówiłem wyraźnie, idziemy w złym kierunku. Jak państwo słyszeli, pana Chmielińskiego najważniejsza jest lojalność. Natomiast myślę, i to może być, ale w ugrupowaniu partyjnym. Natomiast myślę, że w samorządzie każdy z nas ma coś do powiedzenia. To zbieramy razem i szukamy wspólnego stanowiska. Jeżeli tak nie idzie, no to jest trudno. To jest wtedy polityka. W skład Prezydium Rady Miasta Rybnika wchodzą przewodniczący Jan Mura oraz 3 wiceprzewodniczących, dotychczasowy Benedykt Kołodziejczyk oraz wybrani wczoraj Franciszek Kurpanik i Małgorzata Piaskowy.